wszystkich Państwa serdecznie w Muzeum Miasta Pabianic. Szczególnie serdecznie witam naszego artystę, gwiazdę dzisiejszego wydarzenia, autora prac, pana Konrada Knorowskiego. Jeszcze pół godziny temu, ustawiając tutaj mikrofon i głośnik, pan Konrad mówi, a po co to? A ja mówię tak na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że jednak będzie potrzeba i jak się okazuje, tak liczne grono wymaga wzmocnienia głosu, żeby wszyscy słyszeli. Cieszy nas niezmiernie, że tak dużo Państwa do nas przybyło. Pamiętamy te smutne czasy ograniczeń w liczbie uczestników wydarzeń muzealnych. Na szczęście to już mamy za sobą i wszyscy możemy tutaj już, nie oglądając się na limity, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Dzisiejsza wystawa, zatytułowana Konrad Knorowski – Malarstwo rysunek, jest drugą taką dużą wystawą autorstwa pana Konrada w naszym muzeum. W 2013 roku była też wystawa zatytułowana Konrad Knorowski – Malarstwo. Więc widać, że tutaj artysta się rozwija. Jest nam niezmiernie miło, bo jesteśmy związani tutaj z osobą artysty. Sam nawet przyznał się niedawno, czy nie wiedziałem, że przez pewien czas tutaj pracował z miasta Pabianic, więc jak gdyby ten związek jest tutaj kontynuowany teraz już na zasadzie wydarzeń kulturalnych, wystaw artystycznych. To, proszę Państwa, tyle chyba tytułem wstępu, bo oczywiście artysta pochodzący z Pabianic, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. A o tym, co nas dzisiaj tutaj spotyka na wystawie, myślę, że najlepiej opowie sam autor prac, któremu oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Wow. Pod wrażeniem, ponieważ mam świadomość, że przybycie tutaj może przypominać marsz przełajowy albo bieg z przeszkodami. Tym bardziej jestem mile zaskoczony i bardzo wdzięczny za przybycie. Na początku chciałbym podziękować dyrekcji muzeum, szczególnie panu Ryszardowi i pani Anecie za ogromną życzliwość i pomoc. Wiadomo, że bez tych państwa ta wystawa nie mogłaby się odbyć, nie byłoby mnie i państwa tutaj. Chciałbym również podziękować żonie mojej, Danusi, która jest w pewnym sensie takim duchem sprawczym tego, co robię, że wróciłem do swojej twórczości po bardzo długiej przerwie. Także ogromna zasługa. Chciałbym również podziękować Witkowi Napierajowi, mojemu serdecznemu przyjacielowi. Znamy się od lat. Łączą nas wspólne pasje, także Witek napisał piękny tekst na mój temat i wiedział, co myślę, bo po mnie zna. Tak jak pan dyrektor wspomniał, rzeczywiście już prawie 10 lat temu pojawiłem się tutaj i w zasadzie ta wystawa to był mój wystawowy debiut po bardzo długiej przerwie. Wówczas tym motywem dominującym, a w zasadzie jedynym motywem, to były moje ukochane psy. Moja pasja, moja więź z nimi, chciałem to wszystko zilustrować. Wiadomo, czas leci, więc psy już sobie odleciały i gdzieś tam śmigają po swoich zielonych łąkach. Także duch, ale duch wciąż się utrzymuje. Także w tych ostatnich pracach dziś one nie uleciały do końca. Także pojawiają się, to już do Państwa należy gdzieś dopatrzyć, czy znaleźć gdzie. Nie chciałbym tak dalej ciągnąć i rozwijać tego samego tematu, ponieważ nie chcę być postrzegany jako ten facet od psów, więc troszeczkę w inną stronę skierowałem też swoje zainteresowania, poszerzyłem te zainteresowania. Także mam nadzieję, że będzie rzeczywiście to jakaś odmiana, coś innego, jeśli Państwo pamiętacie tamtą wystawę, na co liczę. Jeśli chodzi zaś o
o to, co teraz robię, nie chciałbym się specjalnie wypowiadać, bo wiadomo, to nie ma czegoś takiego jak obiektywna jakaś ocena twórczości, ogólnie jakiej. Ja nie potrafiłbym też tego zwerbalizować, bo ja się wypowiadam w inny sposób. Dlatego troszeczkę się tutaj posłużę Witoldem Gombrowiczem, który powiedział, że sztuka to jest fakt, a nie komentarz dołączony do faktu. Dlatego Państwu zostawiam swobodę interpretacji. Oczywiście jestem do dyspozycji, będę w stanie odpowiedzieć, to oczywiście będę się starać. Także cała reszta to po prostu jest po stronie widza, a ja ewentualnie mogę pomóc. Nie zawsze mogę nakierować, bo często się maluje, rysuje pod wpływem jakiegoś tam bodźca, więc czasem to gdzieś tam przelatuje. Także jeśli będę w stanie, to bardzo proszę, oczywiście w ograniczonym zakresie. Cóż, zapraszam na otwarcie wystawy. Także, proszę Państwa, myślę, że czas i pora, żeby obejrzeć wszystkie zgromadzone tutaj dzieła. A artystę proponuję nie oszczędzać, ponieważ celowym zabiegiem artysty było nieumieszczanie podpisów pod swoimi dziełami, więc mają Państwo teraz niepowtarzalną okazję, że coś zainspiruje czy zainteresuje, właśnie się dowiedzieć. Ja to dopowiem, żeby od razu wyjaśnić sytuację. Rzeczywiście, nie tytułuję obrazu. Tytułem mają cykle całe, a ponieważ tutaj w zasadzie są dwa cykle i to są takie pewne takie mini cykle mają swój tytuł i większy cykl ma też swój tytuł. Dlatego nie chcę tytułować, żeby nie narzucać interpretacji. Wolę, żeby to była jednak swoboda, żeby odbiór był taki dowolny. I to rozumiem. Także zachęcamy do oglądania i oczywiście do poczęstunku przy lodce wina czy soczku. Można porozmawiać z autorem klas i obejrzeć tutaj sobie te prace osobiście. Zapraszam serdecznie. We'll be right back.
cyklu jest zatytułowana metr kwadratowy. Generalnie widać, bo to jest format metr na metr, ale w tym dużym cyklu jest taki mini cykl, który ja zatytułowałem Divide et Impera, czyli dziel i rządź. Obrazy były malowane, można sobie dokładnie przypomnieć, gdzieś 2017 rok, ale dzisiaj one jak gdyby zaczynają żyć nowym życiem. Może się wydawać, że one były takie trochę profetyczne, ale w aspekcie tego, co się teraz dzieje, tak jak mówię, one nabierają zupełnie nowego znaczenia. Wtedy to był taki okres kodowski i ja uczestniczyłem w tych manifestacjach, bywałem na tych marszach i wtedy ta inspiracja powstała, ale teraz sam jestem zdziwiony, jak czasem życie po prostu weryfikuje pewne rzeczy, że to jest wciąż aktualne, więc uważam, że żyją swoim życiem po raz drugi.